trzeba blisko omijać inne pojazdy, na przykład ruchu ulicznego, podczas gdy jesteś ścigany przez policję. Zrobiłem sobie tu swap silnika na rzędową 6-3-litrową. Chyba od Supra, ale ciężko powiedzieć. I wydaje mi się, że ten challenge mogę chyba robić poza... poza link-upami, ale zaraz sprawdźmy. Hop, hop. O, robi się, okej, dobra. Myślałem, że to tylko na link-upach będzie działać. Tak, już mamy dwa samochody. Bardzo proste to jest. Poprzednie samochody trzeba było się dużo bardziej postarać w poprzednich aktualizacjach, żeby je zdobyć. A tutaj nowa furka praktycznie za nic. I możemy ją mega łatwo sobie ogarnąć. Spoczko. A i mamy. Dobra. BMK trafiła już, no właściwie nie do naszego garażu. 63 tysiące kosztuje tylko, okej. Musimy ją sobie dopiero kupić, ale ją odblokowaliśmy. Także spoko. I tak naprawdę to jest najciekawszy dodatek do gry, czyli nowy samochód, nie? Który może być dobry albo słaby. Z tego co widziałem, to raczej jest słaby, bo tymi moimi samochodami dotychczasowymi byłem spokojnie w stanie go zgubić na wyścigach. Może ktoś akurat słabo jeździł albo zrobił słaby tuning, tak? No jest to samochód dodany wczoraj do gry. I mamy BMW M2 Coupe. Jest, proszę bardzo, nowa BMK. Kosztuje mało w sumie, kurczę. Zobaczcie, na przykład ta jest nawet droższa, ta starsza taka M3 Convertible jest droższa od tej, nie? Więc nowy samochód mega tanim. Spodziewałem się ceny gdzieś w okolicach, nie wiem, 200 tysięcy czy coś tutaj w grze. I zobaczymy sobie bodykity. Tutaj w Need for Speedzie zawsze mamy coś przygotowane do każdego samochodu. To jest właśnie plus tego Need for Speeda i w ogóle... dlatego kupujemy Need for Speeda. Cały czas wyskakuje mi ten komunikat, że wykonałem ten challenge. Nie wiem ile razy jeszcze to wyskoczy. Wybaczcie, no nie mam wpływu na to, co się w tym Need for Speedzie dzieje. Więc patrzymy, pierwszy bodykit wygląda sobie tak. Okej. No nie da się patrzeć na tą BMW, naprawdę. Mam nadzieję, że któryś bodykit coś faktycznie zmieni. Tutaj mamy następny. Wygląda sobie tak. Ponoć ten samochód wygląda fajnie w rzeczywistości. Okej, może. Poprzednia M2, poprzedniej generacji była dużo ładniejsza moim zdaniem. Na to się nie da patrzeć. Dobra, co tutaj się coś z tyłkiem dużo stało? No nie wiem. No dobra, trochę ładniejszy tutaj ten zderzak, taki rekin się zrobił. Maska ciekawie wygląda i ten tył, no faktycznie, coś innego. I tu mamy ostatni bodykit. Trochę nam się tu zmienia. Wszystko takie kwadratowe, nie? Tak kwadratowo zrobili ten samochód. To mi się nawet podoba, ten tył taki dziwny. Chyba będzie można go jeszcze zmodyfikować, więc będziemy mogli dobrać zderzak z tyłu jakoś inaczej. Możemy go usunąć całkowicie też, jakbyśmy chcieli. Okej, zrobić na przykład taką driftową wersję tej BMW-ki. Tutaj mamy taki bardzo subtelny zderzaczek. Ja wiem. Tutaj mamy dwa bardzo podobne. Jeden ma dyfuzor, a drugi nie ma po prostu, nie? Teraz dopiero widać w ogóle, że... no, są bodykity, ale... no, no są i tyle. Spoiler. Tu możemy sobie jeszcze parę opcji powybierać. Także to nie jest tak, że bodykit ładujemy i nie możemy go modyfikować. Tylko tych takich legendarnych nie można. Myślę, że skoro tutaj żeśmy władowali taki hardkorowy wygląd, to wypadałoby dać tu jakiś ciekawszego. Możemy przyciemnić sobie tylne lampy, jeśli chcemy. Pyk. Tu mamy... o, dawaj najbardziej szeroki, co? Zobaczmy jak to... o ja, ten przód teraz naprawdę... ale chyba wezmę to. Nie chcę, żeby przód był szerszy od tyłu. To przesada trochę, co? No, wygląda coraz lepiej. I jeszcze na dachu możemy coś sobie dodać. O, proszę bardzo. Jeszcze możemy dodać dodatkowy taki dachowy spoiler. Spoko. Okej, tu wszystkie body... wszystkie te pakiety takie są. Po prostu ten samochód musi być chyba... mieć z tyłu mniejszą miopę, a z tyłu większą? Ojej. No to słabo trochę. Czekaj, a może camber coś zmieni? Nie, camber z tyłu byśmy musieli zrobić, nie? To ja pierdolę. Ja nie lubię tego cambera. No, okej, jeśli do driftu spoko, ale ten samochód może... nie, no, do driftu raczej bym go nie robił.
Więc pokolorujmy, no tutaj tylko taki kolor pasuje nawet. Nie wiem, może jakiś czerniejszy wybierzmy, czy coś, czarniejszy jaki. Te kolory w ogóle są takie, nie? Okropna ta BM-ka, sorry, no nie potrafię na nią patrzeć. Nie wiem, ona mi się od samego początku nie podobała. Coś tu po prostu, coś tu nie gra, no, w tym samochodzie. Coś tu jest nie tak. Myślałem, że w Need for Speedzie, po takich hardkorowych zmianach coś uda nam się z tym samochodem zrobić, ale nie. Tak przy okazji możemy sobie zobaczyć jeszcze te nowe Halloweenowe rzeczy, które dodali do Need for Speeda. To są te efekty nowe. Możemy sobie to zainstalować. Chyba tyle. To jest ten nowy efekt, czyli takie najciekawsze rzeczy. I tu mamy jeszcze coś... Aha, to jest do Nitra, tak? Że jak sobie włączamy Nitro, to... Albo podczas jazdy mamy to. Ok, więc tu mamy podczas jazdy, a można to wytestować? Tak. I niestety te efekty działają nie tylko w momencie, kiedy włączamy to takie żółte nitro, ale też w momencie, kiedy dodajemy gazu, więc czasami dziwnie to brzmi. Mamy też nowy chyba klakson. Tak, też duchowy. Tak, więc tutaj to nam się dodało i mamy nowe neony. O, tutaj były. Teraz nie wiem, które mi się odblokowały ze Speed Passa, które są z tego pakietu, ale chyba na samym dole są te najbardziej... Tak, to jest chyba... To jest nowe. Więc mamy fiolet z żółtym takim kolorem, czy pomarańczowym. Możemy też tutaj dać... O, to wygląda nawet dobrze, nie? Tylko, że to koło z tyłu tak za bardzo wchodzi. To nie wiem, dziwny jest ten samochód. Myślałem, że tutaj będzie trochę lepiej z tymi pakietami i uda nam się coś naprawić, ale... Ciężko, ciężko. Dobra, ja sobie stuninguję jeszcze tutaj osiągi. Zostawiłem tutaj standardowy silnik. Jakoś tam ulepszyłem do klasy A+. Ej, powiem ci, że nawet fajnie wygląda. Nie zwraca się jakoś specjalnie uwagi na to, że z przodu mamy wielką jopę, a z tyłu mamy spasik praktycznie, nie? Znaczy, na pierwszy rzut oka nie rzuca się to jakoś, ale każdy fan moto będzie na to zwracał uwagi. Nie ma opcji. O właśnie, to takie obniżenie, gdy wyłączymy silnik. I tak nie jest to takie hardkorowe jak te inne dźwięki, ale ja bym to... No absolutnie bym tego nie używał. Podczas zmiany biegów słychać, nie? Że coś się tam dziwnego dzieje. O, i tutaj mieliśmy takie duchy, które gdzieś tam nam wyskakiwały z boku, nie? Ludzie zwracają bardzo, ci co nie grali w tego Need for Speeda, bardzo zwracają uwagę na te takie efekty wyskakujące spod opon i te takie rzeczy, które gdzieś tutaj eksplodują podczas gdy włączamy nitro i tak dalej. Albo na ten dym taki spod opon kreskówkowy. Ja teraz nie zakurzę, bo zrobiłem tą BM-kę pod przyczepność. Z tym, że jak się gra normalnie, to kompletnie nie zwraca się na to uwagi, nie przeszkadza. Dla mnie jest to taka nawet fajna stylistyka tej gry, powiem wam, naprawdę. Spoko się gra pod tym względem. Natomiast tak podsumowując te wszystkie pakiety DLC, to co dostajemy za te 150 zł, absolutnie się to nie opłaca. Po prostu kupcie sobie standardową grę bez żadnych dodatków, bez niczego, albo po prostu, nie wiem, w jakimś abonamencie sobie zagrajcie tam kilkadziesiąt godzin, jeśli chcecie. I tyle. I naprawdę nie opłaca się tych DLC kupować. One zostały wprowadzone dlatego, żeby gracze finansowali dalszy rozwój tego Need for Speeda. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to było z Need for Speedem Hitem, że był sobie od Need for Speed Hit i po miesiącu, czy tam po trzech miesiącach od premiery całkowicie tę grę olali, zero nowych update'ów, nic. Stwierdzili, dobra, nie olejemy tą grę całkowicie. No i tak się stało, nie? Więc poniekąd te DLC są dobre. Ja będę wszystkie kupował, żeby wam je pokazywać i żebyście wiedzieli, co można mieć za to. Natomiast ten pakiet dzisiaj,
wczoraj, który dodali, jest mega, mega słaby, tak? Bo jeszcze rozumiem dla takiego starego wyjadacza jak ja, który lubi Need for Speed Undergrounda 2 i kojarzy z tym jakieś tam miłe wspomnienia, no to zakup tego pakietu z samochodem Rachel dla mnie to był absolutny must have, nie? No i tutaj jest fajny klimat w tej grze, można się ciekawie pobawić, tak? Jest taki nielegalny, undergroundowy, podoba mi się to, naprawdę super jest pod tym względem. Natomiast absolutnie nie kupowałbym tego z myślą o tym, żeby coś w tej grze faktycznie zyskać, nie? Żeby mieć coś super unikalnego albo coś, co będzie się wyróżniać na tle innych rzeczy, bo praktycznie każdy samochód ma jakieś fajne opcje tuningowe w Need for Speedzie i możecie go zrobić zajebiście, tak? Te legendarne pakiety robią wam z samochodów jakieś Transformersy i inne takie rzeczy, ale niekoniecznie może się okazać, że zyskacie, nie wiem, tym jakąś przewagę w grze czy coś takiego, nie? A tym bardziej nie kupujecie nowych samochodów w grze, tylko kupujecie te samochody, które już są w grze. Wolałbym, żeby to były jakieś właśnie takie samochody nowe, nie? Których w grze nie ma i nie można ich zdobyć. Ale twórcy Need for Speed doszli do takiego wniosku, że lepiej w pakietach dodawać te stylizacje, żeby przypadkiem nie okazało się, że jakiś samochód kupiony za realną gotówkę był lepszy od tych samochodów, które już są w grze i żeby gracze nie narzekali, że jest to takie pay to win. Tylko dajcie znać, co wy myślicie o tych pakietach. I czy gracie w Need for Speed, albo czy zagraliście w Need for Speeda Unbounda, bo jestem ciekawy, jak to z waszej perspektywy wygląda. Trzymajcie się, na razie, cześć.